Witamy w wideoblogu z cyklu Nowoczesne urządzenia dla celów grzewczych dla budynków indywidualnych, kotły na biomasę. Z nami pan Grzegorz Pełka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ostatnio rozmawialiśmy o paliwach z biomasy. Dzisiaj rozmawiamy konkretnie już o urządzeniach dla celów grzewczych. Z jakimi paliwami będziemy mieć do czynienia? Jeżeli chodzi o biopaliwa, będziemy mieć do czynienia z, z drewnem kawałkowym, z brykietami, z peletami, ze słomą w, w balach, czy też ze słomą przerobioną na brykiety bądź, bądź pelety. Z jakim typem urządzeń do celów grzewczych możemy się spotkać? Jeżeli mówimy o skali domu jednorodzinnego, to na pewno możemy wyróżnić kotły na, na biomasę, czy też na biopaliwa stałe typu. Zasypowego z załadunkiem ręcznym, są to tak zwane kotły stałopalne oraz kotły z, z automatycznym podawaniem paliwa. Dodatkowo, jeżeli mówimy tutaj o kotłach z załadunkiem ręcznym, możemy wyróżnić kotły z tak zwanym górnym spalaniem, z dolnym spalaniem, a także są kotły zgazowujące drewno, które mają najwyższe efektywności. Wracając jeszcze do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, tutaj także możemy wyróżnić dwa rodzaje urządzeń, które są stosowane przy, przy spalaniu, generalnie mówiąc, peletów w tym przypadku i są to kotły tzw. retortowe oraz kotły z palnikiem wrzutkowym. Na co zwrócić uwagę przy zakupie kotła na biomasę? No na pewno w pierwszej kolejności musimy założyć, jakim biopaliwem chcemy ogrzewać nasz dom, a to zdeterminuje nam rodzaj kotła, który będziemy wykorzystywać. Czyli jaki kocioł możemy zastosować, gdybyśmy na przykład chcieli ogrzewać dom polanami drewna? W przypadku wykorzystania polan drewna jako biopaliwa mamy do wyboru kotły. Tylko z załadunkiem ręcznym kotły zasypowe, ale możemy wybierać pomiędzy trzema ich rodzajami, to jest pomiędzy kotłem z tak zwanym górnym spalaniem, kotłem z dolnym spalaniem oraz możemy wybrać także kocioł zgazowujący. Czym różnią się te urządzenia pomiędzy sobą? Kocioł z górnym spalaniem jest przeważnie najprostszym i najtańszym urządzeniem grzewczym. Niestety posiada najniższe sprawności rzędu 70 kilku do 80%. Kocioł ten powinien być rozpalany od góry i wraz z utlenianiem się opału powinien przesuwać się ku dołowi. W praktyce natomiast złoże w kotle rozpalane jest od dołu i w rzeczywistości cała objętość złoża jest jednocześnie spalana. Kontrolując moc strumieniem dopływającego powietrza, możemy sporo energii wyrzucić w postaci niedopalonych węglowodorów. Konstrukcją, w której jest możliwość spalania części złoża w danej chwili, są kotły z dolnym spalaniem. Tutaj także do momentu czyszczenia kotła możemy palić w nim ciągle, dokładając co jakiś czas nową porcję paliwa. Kotły z dolnym spalaniem mają nieco wyższe sprawności niż, niż klasyczne górniaki. Trzecim typem kotła na drewno kawałkowe jest kocioł zgazowujący. Oprócz najwyższych sprawności, od, od, od wcześniej wymienionych, kotły na zgazowanie posiadają także niższe emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Wspomniał Pan o, o emisji. Jak to jest z tą biomasą? Emisję dwutlenku węgla podobno się bilansuje, a co zresztą? Tak. E, dwutlenek węgla wyemitowany podczas e, spalania drewna. Zostanie pochłonięty przez roślinę posadzoną na jego miejscu. No ale oprócz emisji dwutlenku węgla mamy jeszcze emisję tlenków węgla, tlenków siarki, tlenków azotu, emisję pyłów, czy też emisję wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. A co z tego jest najgroźniejsze dla zdrowia? No na pewno negatywny wpływ na nasze zdrowie mają rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. No, także pył zawieszony o wielkości do 10 czy też do 2,5 mikrometra, który to jest przez nas wdychany. Czy spalanie biomasy niesie podobne zagrożenia jak spalanie węgla? Zarówno w przypadku spalania biopaliw stałych, jak i spalania węgla, duży wpływ na emisję substancji szkodliwych mają zastosowane urządzenia grzewcze i jakość samego paliwa. Na pewno kocioł zgazowujący ze względu na wyższą temperaturę spalania będzie miał niższe emisje, niż, niż na przykład kocioł dolnospalający, a ten natomiast będzie miał niższe emisje niż kocioł górno spalający. Jednak najbardziej ekologiczne wśród urządzeń na biopaliwa, na biopaliwa stałe są kotły automatyczne. Zanim przejdziemy do kotłów automatycznych, chciałbym się jeszcze dowiedzieć, czy obowiązują w Polsce jakieś normy na emisję substancji szkodliwych przez kotły o małych mocach? Tak, jest polska norma 303. Część piąta, kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW. Norma ta określa minimalne sprawności kotłów w zależności od stosowanego paliwa kopalnego lub biopaliwa oraz graniczne wartości emisji tlenku węgla niespalonej substancji organicznej w postaci gazowej oraz pyłu. Norma ta dzieli kotły na trzy klasy. Klasa pierwsza to kotły o najwyższych emisjach, a trzecia o najniższych. Oprócz tej normy są jeszcze kryteria efektywności energetyczno-ekologicznej kotłów małej mocy i paliw stałych dla gospodarki komunalnej. Kryteria te zostały opracowane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i są one nieobowiązkowe, jednak wielu producentów certyfikuje swoje wyroby w celu otrzymania znaku bezpieczeństwa ekologicznego. W tej klasyfikacji mamy rozdział na kotły z załadunkiem ręcznym. I kotły automatyczne, i dla nich określono dwie klasy jakościowe kotłów: klasę A oraz klasę B. W tym przypadku klasa A zapewnia niższe emisje substancji szkodliwych do atmosfery. W celu uzyskania znaku bezpieczeństwa ekologicznego kocioł musi osiągnąć sprawność cieplną wyższą od dopuszczalnej przez, przez, przez te kryteria. Musi także posiadać wskaźniki emisji niższe od dopuszczalnych w zakresie tlenku węgla, tlenków azotu, pyłów, całkowitych zanieczyszczeń organicznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych czy benzoapirenu. Wracając do kotłów automatycznych, jakie mamy ich rodzaje do spalania paliw stałych? Przede wszystkim w tak małych mocach dysponujemy kotłami automatycznymi, głównie spalającymi pelety, ewentualnie drobne brykiety. Mówimy tutaj o kotłach z paleniskiem retortowym lub wrzutkowym, które jest dedykowane tylko do spalania peletów, ewentualnie do spalania owsa. W przypadku paleniska retortowego, gdzie ślimak podaje paliwo do kosza paleniska, istnieje możliwość cofnięcia się żaru, gdyż ślimak, gdyż, gdyż po prostu w, w rurze ślimaka znajdują się pelety, dlatego też stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia i czujniki, które chronią przed tym. W przypadku palników żytkowych nie ma możliwości cofnięcia się żaru, gdyż zasobnik paliwa jest odcięty od, 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 od palnika. Czy w takiej razie możemy mówić o ograniczeniu niskiej emisji stosując kotły na biomasę? Trudne pytanie. Jeżeli wymieniamy stary kocioł węglowy na nowy kocioł na biomasę posiadający certyfikaty bezpieczeństwa ekologicznego, to na pewno możemy mówić o dużym ograniczeniu niskiej emisji. Jeżeli natomiast wymieniamy kocioł retortowy, załóżmy na ekogroszek, na kocioł z automatycznym podawaniem pelletów, to to ograniczenie niskiej emisji będzie znikome.